cieszę. Cieszę się bardzo, że zawodnicy na Sejar Milik strzelił bramkę, przełamał się. Oczywiście na nim zawsze była ta presja, że jeszcze na bramę. Dzisiaj powtarzał karnego i było widać, że jest bardzo silnym psychicznie piłkarzem. Piotr Zieliński naprawdę grał dla mnie jak za najlepszych czasów. W obronie Tiago Cioner, to samo solidna firma. Ogólnie cały zespół naprawdę wyglądał pozytywnie. I trzeba się cieszyć. Na pewno trener potrzebował takiego... Oczywiście chcielibyśmy wygrać, tak? Inaczej byśmy rozmawiali, ale trener był zadowolony z tego, że po ciężkim momencie się potrafiliśmy podnieść i ten remis wywalczyć, który daje nam to, że jesteśmy w pierwszym koszyku, a to na pewno jest bardzo ważne. A kiedy się dowiedziałeś, że prowadzisz zespół z opaską? Dzisiaj rano. Czyli noc była przez pana, spokojnie. Tak, oczywiście, ale tak jak mówię, no wczoraj gdzieś mi dochodziły słuchy, że mam być tym kapitanem, ale no oczywiście, jak trener nie potwierdził tego, no to... To nie byłem pewny, tak, ale no mówię, tak wyszło, że tak jak mówię, no ja mam najwięcej występów z pierwszego składu, co dzisiaj robią wcześniej zawodnicy i dostałem tą pulsę i cieszę się. Ale opaska ci nie ciążyła, prawda? Bo tak pochwaliłeś wszystkich kolegów, natomiast ty też dzisiaj dogrywałeś ze stałych fragmentów znacznie dokładniej jak w meczu z Czechami. No tak, no mówię, to był to bardzo ciężki mecz. Dzisiaj więcej mi chyba było w defensywie niż w akcji takiej ofensywnej, do których przyzwyczaiłem was, kibiców, czyli takiej gry na jeden. Graliśmy nisko w pressingu. Oczywiście, jak grasz się z takim zespołem, no to zazwyczaj no, trzeba dobrze wybronić, trzeba pomagać w defensywie i liczyć na kontrataki. No, czasami gdzieś zabrakło tego ostatniego podania z wyprowadzeniem piłki, no ale mówię, no... Dzisiaj na pewno wszyscy stawili serce na boisku i pokazaliśmy trenerowi, że idziemy w dobrym kierunku. Kamil, jak to się dowało o tym, że Arek strzelał rzut karny? Bo kiedyś była taka sytuacja, że ty zabrałeś chyba Robertowi piłkę i ci szepnąłeś na ucho, żeby Kuba strzelał z Gibraltarem, a teraz to ty podejmowałeś tę decyzję jako kapitan, czy to była z góry? Nie, trener przed meczem ustalił, że Arek strzela karnego. Oczywiście no Arek za kadencji trena na walki i... Oczywiście zaraz po Robercie był zawsze wyznaczany do 11 i pokazał naprawdę wielką klasę, że dwa razy, bo naprawdę to nie jest łatwa sytuacja, jak się trzeba powtarzać karnego. I na pewno się cieszę z tego, że Arek właśnie tą bramkę strzelił. Patrzyłeś na to, jak strzelał drugi raz, czy nie wiem? Tak, patrzyłem, ale już bardziej pilnowałem linii, żeby nie przekroczyć, bo sędzia, wiadomo, gdzieś ostatnio na internecie oglądają na YouTube taki film, że tam karnego chyba z 30 razy powtarzali w jakiejś tam lidze, nie wiem. I ja mówię, Jezus Maria, może ten sędzia zaraz będzie powtarzał te rzuty karne, bo ktoś będzie biegał, tak? No. Kto przekroczył linię, wiesz, może? Nie wiem. No to więc... Dzisiaj wynik był gorszy niż gra. No na pewno wydaje mi się, że nawet w pierwszej połowie przegrywaliśmy do przerwy 1-0, ale może nie stwarzaliśmy jakiejś sytuacji, ale no nie baliśmy się grać od tyłu piłką, rozgrywaliśmy to, co trener o nas oczekuje i fajnie to wyglądało, tak nie baliśmy się brać odpowiedzialności za grę. Tak jak mówię, no my gramy do dzisiaj, bo ogólnie na tym zgrupowaniu jest bardzo dużo zawodników nowych, którzy wchodzą do tej reprezentacji, tak? Nasza defensywa dzisiaj wyglądała bardzo dobrze, a oni grają dopiero gdzieś drugi mecz ze sobą, więc mówię, no trzeba się cieszyć ze ci pozytywów i patrzeć w przyszłość pozytywnie, bo mówię, teraz jest długi okres czasu do następnej reprezentacji i na pewno zawodnicy wszyscy musimy sobie w klubach gdzieś, ci, którzy mają dzisiaj jakieś problemy, właśnie poukładać to, żeby w marcu przejdziemy, to żeby być w top formie, no bo już będą mistrzostwa, eliminacje do mistrzostw Europy i tam już nie będzie sprawdzania, tam już nie będzie czasu na pomyłki. A może... To wspieracie to. No oczywiście, że nie jest łatwo, tak? Jak nie wygrywa się meczów. W Lidze Narodów oczywiście mieliśmy bardzo silną grupę, graliśmy dwa razy z Portugalią, dwa razy z Włochami i mimo wszystko w tych meczach, które przegrywaliśmy w Chorzowie, to jednak nie był to wynik jakiś duży, tak, że pewna deklasacja. Tak? Oczywiście no, gdzieś ta gra nie była widowiskowa z naszej strony, ale no, staraliśmy, spróbowaliśmy coś robić. Tak? Strzeliliśmy bramki, z Portugalią strzeliliśmy trzy bramki w dwóch meczach.
Więc no, potrafimy grać ofensywnie. Oczywiście na pewno jak wrócą wszyscy zawodnicy do zdrowia, którzy teraz nie mogli nam pomóc. Są zawodnicy z młodzieżówki, którym oczywiście gratuluję super wyniku i oni też już będą na pierwszą reprezentację naciskać, więc mówię, no nie jest tak, że ta polska piłka nie ma przyszłości. Jest tylko po prostu czas pokoju, więcej zaufania, a wszystko na pewno przyjdzie. A ta klątwa, o której mówiłeś, jest już przełamana? Nie bałeś się po pierwszej połowie, że znowu była i poprzeczka i... Powiem szczerze, że trener powiedział nam, że ten pojazd się skończy, że wynagrodzi to nam to, że chcemy, że nie pękamy, po prostu chcemy grać jak najlepiej, że nie chowamy się, tak jak miało miejsce może gdzieś wcześniej, tylko chcemy grać z najsilniejszymi zespołami i tak mówię, no i w tej drugiej połowie strzeliśmy bramkę i to cieszy nawet remis. Może ktoś będzie mówił, że jesteśmy minimalistami, ale trzeba się cieszyć z każdego punktu, który, tak jak powiedziałem wcześniej, daje nam możliwość losowania z pierwszego kursu. Wracacie tym samym samolotem z Porto, z młodzieżówką. Powrót będzie szampański? Nie, akurat nie będę wracał, bo wracam od razu do klubu, ale na pewno, tak jak mówię, jeszcze raz gratuluję chłopcom awansu do Mistrzostw Europy, dla trenera Michniewicza, dla całej reprezentacji i czekamy na tych chłopców, żeby naciskali na pierwszą reprezentację, bo potrzebujemy nowych świeżej krwi tej fantazji.